Gdańska Średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, Tomasz Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Gdańska. Tym razem jest to Gdańska Średnica 2050, gdzie znajdujemy się niedaleko nowego portu. No i jest tutaj jedna stacja kolejowa, właściwie to przystanek kolejowy, Gdańsk Kolonia, oczywiście znajdujący się w Wrzeszczu Dolnym, który możecie zobaczyć właśnie teraz pod nami. O niej będzie cały materiał, ale coś jest ważnego jeszcze, co wam muszę pokazać konkretnie w tym momencie nawet, to jest to, iż właśnie minęliśmy cały peron, całą stację, jak widzieliście tylko z przejścia podziemnego jest wejście na peron. Natomiast co ważne, w tym miejscu zaczyna się kolejna stacja, tym razem to jest Gdańsk Stadion Expo i to też jest przystanek krańcowy dla linii SKM-ki tutaj w tym miejscu. Tutaj pociągi dojeżdżają czasami, jak są właśnie jakieś okazje przy stadionie lub właśnie w Expo, więc taka ciekawostka, coś takiego jak w Warszawie stacja Stadion Narodowy, z tym, że tutaj pociągi jeżdżą tylko i wyłącznie, kiedy jakieś są specjalne okazje właśnie w tymże rejonie. No, co oczywiście utrudnia uruchomienie takiej linii, no bo wiadomo, nie można się na niej skupić jako taki typowy mieszkaniec tychże rejonów, no bo po prostu na niej jeździ. Tej linii kolejowej, tej linii SKM-ki nie ma. To trochę szkoda, według mnie puszczenie linii tylko i wyłącznie podczas okazji i specjalnych wydarzeń nie jest dobre, jednakże wiem, jak to w Polsce bywa z uruchomieniem linii specjalnych na wybrane okazje i zazwyczaj niestety się to nie udaje. No ale miejmy nadzieję, że tutaj to jest trochę lepiej wygląda. Napiszcie w komentarzach, jeśli jesteście z Gdańska, czy to ładnie wygląda, ale przejdźmy już bezpośrednio do tego, co jest tematem dzisiejszego odcinka, czyli stacja pasażerska, ale nie dla pasażerów. Czemu to jest stacja pasażerska, ale bez dostępu dla pasażerów? O tym za chwilę, bo najpierw może parę technicznych rzeczy na temat samej stacji Gdańsk Kolonia. Jest to stacja, tak jak już powiedziałem wcześniej, znajdująca się w Gdańsku, została otwarta 1 października 1867 roku, czyli naprawdę kawał czasu temu. Ma ponad 100 lat, jeszcze przed wojną funkcjonowała, po wojnie była oczywiście, co też również działała, i był to dojazd tutaj dalej na trasie SKM-ki właśnie do portu. Co ciekawe, są tutaj dwie krawędzie peronowe i jest tylko i wyłącznie jeden peron środkowy. 18 kwietnia 2005 roku została stacja zamknięta i również wtedy trwała przebudowa właśnie tejże linii kolejowej, którą tutaj widzicie, to jest linia towarowa właśnie do portu. No i wtedy ta cała stacja została zmodernizowana, naprawiona, tak żeby wyglądała całkiem zgodnie z aktualnymi standardami. Została wymieniona wiata ze starej na nową, przejście podziemne zostało wymienione, naprawione, pogłębione, aby było aktualnie dostosowane do aktualnych potrzeb i standardów, jak i również zostały zamontowane tutaj dwie windy, po jednej, po drugiej stronie, oczywiście obydwie już nie działają, jak i również całkiem ładnie została wykończona, jako że to jest zabytek i faktycznie nie mogła być wyburzona, no to jak widzicie jest całkiem ładnie tutaj wygląda. Można by powiedzieć, tak jak tutaj na transporcie publicznym pisali, że ta stacja wygląda, jeżeli chodzi o tą wiatę i ogólnie o całość, nie lepiej niż aktualnie budowane niektóre stacje kolejowe. No muszę przyznać, że faktycznie całkiem zacnie to wygląda i nie będę ukrywać, że sam bym chciał mieć taką stację nawet w okolicy, ale działającą. I to by było naprawdę coś ciekawego. No jest tak jak jest, jak widzicie są wiaty, są oczywiście zejścia, są schody, poręcze. Wszystko jest właściwie jakby tutaj to normalnie funkcjonowało, są dwa tory, oczywiście jest sieć z napięciem, jednakże co warto tutaj powiedzieć, nie jest to taka stacja kolejowa, która działa w pełni. W pełni tutaj niestety wszystko nie działa. Co ciekawe, mogłem tutaj powiedzieć temat jeszcze samej historii, no to tutaj oczywiście tylko SKM-ki dojeżdżały. Służy jako przystanek SKM-ek, a jego eksploatacja została zawieszona właśnie 25 czerwca wraz z zamknięciem linii kolejowej 249 dla regularnego ruchu pasażerskiego. Tak jak to widzicie, z tej perspektywy jest taki znak, zakaz wejścia dla pieszych na teren stacji, więc jak widzicie, faktycznie coś tutaj nie gra. Coś jakby nie działało, jakby się nie dało wejść.
No i oczywiście to wszystko jest nie bez powodów. Co jeszcze na minus mogę powiedzieć z takich technicznych rzeczy, to jest to, jak wygląda sytuacja z wyjściami z bezpośrednio przejścia podziemnego. Ile w jedną stronę ładnie schodnikami się łączy tej ulicznymi, to z drugiej strony jest trochę gorzej sytuacja rozwiązana, ponieważ w kierunku ulicy Narwicka jest taki mały problem, a mianowicie do ulicy trzeba trochę dojść. I tutaj niestety PKP się nie postarało, ponieważ schodzi się po takim żwirze, tu dosyć dużo rowerzystów korzysta z tego przejścia podziemnego i się schodzi po takim żwirze. No i trzeba później takim tam lekkim, małym, bardzo wąskim chodniczkiem i ścieżką właściwie dotrzeć dalej. Co ważne również, w przejściu podziemnym nie ma zamontowanej szyny, żeby sobie wygodnie rower wynosić i zwozić na dół. Co ważne również, o czym muszę powiedzieć, podobnie jak na początku istnienia Warszawy Głównej, nie ma tutaj ani ławek, ani śmietników, ani tablic informacyjnych, ani kas. Także mamy odpowiednika, mieliśmy odpowiednika Warszawy również taki czas temu. No dobrze, przejdźmy sobie do przejścia podziemnego, bo tutaj się skrywa cała ciekawostka. Jak widzicie, z dołu również całkiem ładnie to wygląda. Ogólnie to windy mi się bardzo podoba. Podobałem co do designu. Co do wyjść, no to już zależy od tego, co o nich sądzicie. Jestem też ciekawy w sumie waszych komentarzy, co sądzicie o wyglądzie całej stacji. Co ciekawe, mogę powiedzieć, że te zdjęcia są nagrywane z drona. Tylko drona trzymam w ręku, bo zapomniałem wziąć swojego gimbala akurat, jak byłem w Gdańsku w tym momencie. Zapomniałem, wyjechałem, a później tak sobie pomyślałem, a czegoś nie wziąłem. Ale wracając już do bezpośrednio przejścia podziemnego, jak widzicie, windy nie działają. Tutaj się kręci napis awaria. Jest oczywiście tutaj pełno puszek, jak widzicie, to jest obsmarowane. W ogóle nie czyszczone. Mam odczucie, że tam po prostu nie dbają całkowicie, jeżeli chodzi o pelkę. Znaczy nie wiem, czy PLK, tylko po prostu PKP o to nie dba. I tu nagle widzicie jakieś okienko. Cóż to za okienko, tak na połowę mniej więcej wysokości? A, no jest jakaś tam barierka. Jakby to były schody na peron? Czy to jest możliwe, że zbudowali stację, na którą no, nie da się wejść? No, wiecie, przejście podziemne jest. Świeci się, świeci. No ale jednak nie mamy tutaj schodów na peron dostępnych dla pasażera. Jak widzicie, jest wszystko odgrodzone. Tak, aby faktycznie nie było tutaj dostępu dla przeciętnej osoby postronnej. Oczywiście wiadomo, nie ma żadnych barierek przez tory, wszyscy przechodzą, jeżeli chcą wejść na peron, wejdą. Jednakże peron i wszystko jest tutaj niedostosowane faktycznie do kursowania pociągu, żeby tutaj mogły wyjechać. Po pierwsze, krawędź peronowa jest odsunięta od torów, więc faktycznie pociąg tutaj jak podjedzie, no to będzie dosyć duża przepaść pomiędzy peronem a pociągiem. Po drugie, nawet ważniejsze, dzięki temu zabiegowi tutaj właśnie pociągi towarowe mogą jeździć szybciej, no bo nie ma krawędzi peronowej. Co ważne, czemu tak to wygląda? Czemu tutaj pociągiem SKM-ki nie dojedziemy? No bo wiecie, obok niedaleko jest stacja właśnie przy stadionie. W teorii ta stacja mogłaby spokojnie właśnie wypełnić funkcję również łącznikową pomiędzy jednym a drugim, no ale tak nie jest. No tutaj po prostu jest sytuacja taka, iż nikt właściwie tej stacji już nie chciał. Jest to obiekt historyczny, więc musiał powstać, musiał zostać, nie można było go wyburzyć tutaj tak po prostu. A więc konserwator zabytków zlecił, że on musi zostać wydemontowany i tyle. Miasto nie chciało, wojewoda nie chciała, SKM-ka nie chciała, nikt nie chciał, żeby tu jeździły ponownie pociągi pasażerskie, nikt nie chciał tutaj puścić ponownie pociągów, a skoro nikt nie był zainteresowany tym, żeby ta stacja funkcjonowała de facto dla pasażerów, no to wybudowali ją bez dostępu dla pasażerów. No, takich sytuacji w Warszawie nie mamy, że buduje się stację pasażerską, a właściwie demontuje stację pasażerską bez dostępu dla pasażerów. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale w Gdańsku, jak widzicie, można budować stacje pasażerskie nie dla pasażerów. Co o tym sądzicie? Dużo razy już, chyba trzeci raz się pytam was o komentarze, ale powiem wam, że dla mnie to jest trochę niecodzienna sytuacja. Jak ja tutaj dostałem właśnie od Witolda Dobroniewicza link, żebym sobie poszedł tutaj, jak właśnie byłem w Gdańsku, żeby to zobaczyć, to aż nie uwierzyłem. Przy okazji, zobaczcie tutaj, czemu winda nie działa, jest całkowicie zbita szyba. Ale tak, co do tej stacji, ja o niej wiedziałem już jakiś czas temu wcześniej, tylko wiecie, jak się jedzie do Gdańska, to się o innych rzeczach myśli. A ja sobie właśnie tutaj dostałem informację już i przypomniałem sobie o tym, że tak ta stacja wygląda. Właśnie dzięki temu dziękuję Witoldowi za przypomnienie o tym. No bo faktycznie jest to coś niepowtarzalnego, czegoś takiego bym się nie spodziewał w normalnych warunkach. No ale jest stacja, oczywiście stacja jako taką ma dosyć ciekawą historię, tutaj jak wyglądała jej budowa, po staremu jak to wyglądało, no zupełnie inna ruina. Ale w większości stacja wygląda podobnie jak wcześniej, no bo jednak to musiało wszystko pozostać do tego
Aby tak to wyglądało. W 2020 roku, pomimo niewykorzystanej przystanku w ruchu pasażerskim, przeprowadzono jego renowację zgodnie z wytycznymi miejskich konserwatora zabytków. Literalna interpretacja wytycznych spowodowała metr różnicy między początkiem schodów na peronie, a poziomem przejścia przez tunel. No i właśnie to jest to, co właśnie chciałem wam powiedzieć, że tak to wygląda. No i tutaj macie jeszcze przelot, tak żebyście zobaczyli, jak to jest wszystko blisko. Ze względu na zabudowę stadionu PGE Arena Gdańsk oraz Amber Expo, na linii 249 przywrócono okresowy ruch pociągów SKM bez wykorzystania znajdujących się na trasie przystanków, z wyjątkiem nowo powstałego przystanku Gdańsk Stadion Expo. Więc to, o czym właśnie wam mówiłem. To było na tyle z tego materiału. Jeśli tak, jeśli ten materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I już jutro będzie film z Placu Pięciu Rogów oraz, oczywiście nie może zabraknąć, filmu z przebudowy Gdańsk Główny, bo też mamy z tego jeszcze materiały. Do zobaczenia już jutro w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!